Ja także dziękuję Narodowemu Bankowi Polskiemu i bardzo Państwa serdecznie witam. Myślę, że to, co teraz powiem, będzie takim wstępem do dyskusji, która będzie za chwilę. Spróbujemy przedstawić to, co jest w raporcie i z czym Państwo będziecie mogli się zapoznać. Właściwie w tym raporcie próbowaliśmy odpowiedzieć na kilka pytań, czyli tak naprawdę czym jest CSR, jak się rozwijał w Polsce, jakie są jego szanse w Polsce i co zrobić, żebyśmy rzeczywiście mogli mówić o takiej etycznej, odpowiedzialnej przedsiębiorczości w Polsce i to przedsiębiorczości zarówno instytucji prywatnych, jak i instytucji publicznych. O całej historii CSR oczywiście nie będę Państwu mówić, bo Państwo na pewno świetnie się orientujecie. To jest młode pojęcie, które sięga swoimi korzeniami tak mniej więcej do połowy XX wieku. Ale jeżeli zastanowimy się nad samą ideą odpowiedzialnej działalności, to oczywiście ona się rodziła znacznie wcześniej i to już wtedy, kiedy kapitalizm się rozwijał i często działo się to kosztem pracowników, czy robotników, czy też całego otoczenia. I już wtedy niektórzy myśliciele, o których także piszemy w raporcie, zwracają uwagę na taką konieczność gwarancji zawodowych, odpowiedzialności przedsiębiorców za nie tylko za to, żeby mieć zyski, ale także za całe otoczenie. I już wówczas wskazywano, że tak naprawdę całe społeczeństwo może być rozumiane jako system naczyń połączonych, czyli każdy jest odpowiedzialny nie tylko za swoją działkę, ale także za całe społeczeństwo. Sama idea rozwinęła się oczywiście w bardzo dużej mierze dzięki działalności organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ czy OECD, które tworzyły te standardy i kodeksy i dzięki też działalności prywatnych osób, które wydawały na przykład książki, takie jak Ronald Snyder, który napisał Unsafe at Any Speed, to jest książka na przykład o tym, jak jedno z przedsiębiorstw samochodowych, licząc tylko na zysk, prowadziło do zagrożenia życia obywateli poruszających się samochodami, które produkowali. Ten cały rozwój jest oczywiście opisany w raporcie, nie będziemy o tym mówić dzisiaj szeroko, ale spróbujemy sobie zdefiniować CSR i sięgnęliśmy po definicję, która wydaje nam się najbardziej trafna. To jest definicja, którą Komisja Europejska wydała w takim komunikacie z 2011 roku. I według tej definicji CSR to jest odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. I to wydaje się najbardziej trafna na dzisiejszym spotkaniu i w ogóle w kontekście rozumienia CSR i tego, jak to się zmienia. Przede wszystkim dlatego, że widzimy, że wszystkie firmy i przedsiębiorstwa i publiczne i prywatne mają jakiś wpływ na to, jak społeczeństwo funkcjonuje. Ten wpływ może być i pozytywny, i negatywny. I dlatego powinny wszelkie organizacje, tak jak wspomniał Pan Dyrektor, tworzyć takie długofalowe strategie, czyli to nie jest jednorazowa filantropia, ale rzeczywiście długofalowa strategia. I Komisja Europejska tutaj bardzo ciekawie wyszła do przodu, pokazuje, że to nie może być dodatkowe, dobrowolne działanie, tylko to musi być jedno z podstawowych działań organizacji. Jeśli chodzi o Polskę, bo dzisiaj na niej się głównie skupiamy, to oczywiście ta idea CSR rozwija się u nas także już od dobrych kilkunastu lat. Mamy takie organizacje jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które co roku wydaje raporty na temat społecznej odpowiedzialności. Mamy przy instytucjach administracji rządowej odpowiednie organy, które się tym zajmują i mamy oczywiście indeks spółek odpowiedzialnych społecznie na giełdzie, tak zwany Respect Index, który na początku było 16, teraz już jest 21 spółek. Ale mimo to można powiedzieć, że CSR w Polsce, czy raczej społeczna odpowiedzialność organizacji czy przedsiębiorstw jest cały czas na takim bardzo wczesnym etapie rozwoju. Sięgnęliśmy po bardzo dużo różnych badań na ten temat. Takie największe badania zakrojone na największą skalę były przeprowadzone w 2011 roku, czyli 4 lata temu. Możemy zakładać, że to się trochę polepsza, choć nie tak bardzo szybko, jak byśmy chcieli. To są badania, które były przeprowadzone na 800 firmach i to od najmniejszych do największych. I z tych badań wynikło, że ponad połowa firm w ogóle nie zna takiego pojęcia, nie znała go w 2011 roku, jakim jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, a te, które znały, nie zawsze znały je w wystarczającym stopniu, bo wśród tych, które znały to pojęcie, większość nie znała już strategii, kodeksu, takiego społecznej działalności, więc tutaj widać, że ta wiedza była jednak cały czas powierzchowna. I tak jak 60% firm badanych dostrzegało korzyści wynikające z CSR-u, i znów to są korzyści, które ograniczały się głównie do lepszego wizerunku, lepszej mobilizacji własnych pracowników, czy zmotywowania, czy też przychodów,
tak aż 86% firm dostrzegało głównie straty, czyli większe koszty, większy czas i taki brak przełożenia na działalność biznesową. Więc można powiedzieć, że polskie firmy też częściowo, można założyć na podstawie tych badań, nie zawsze wdrażają te strategie, ponieważ cały czas postrzegają to przez pryzmat strat i zysków, a nie takiej odpowiedzialności funkcjonowania w organizacji, w społeczeństwie i oddziaływania tej organizacji na społeczeństwo. Co jest ciekawe, bo z innych badań z kolei wynika, że obywatele oczekują od firm takiej działalności, czyli tutaj następuje pewnego rodzaju zderzenie. Pokazujemy w tym raporcie także inne badania, nie będę o nich wszystkich mówić, z roku 2013-2014 dotyczących odpowiedzialnego inwestowania i czy łańcucha dostaw, i także te wyniki cały czas są jeszcze nie do końca zadowalające. Dużym wydaje się problemem mylenie z pojęcia społecznej odpowiedzialności z PR-em, czyli takim dbaniem o wizerunek. Tutaj bardzo często w literaturze się podkreśla podstawowe różnice. Przede wszystkim, tak jak już mówiłam wcześniej, CSR nie może być filantropią, jednorazowym działaniem, tylko musi być rzeczywiście strategią, żeby można było mówić o faktycznej społecznej odpowiedzialności. Po drugie, trzeba wychodzić poza taką prawną odpowiedzialność, czyli na przykład rozszerzać tą działalność na kolejne grupy interesariuszy, czyli nie tylko na własnych pracowników i klientów, ale patrzeć szerzej na to, jak działa wspólnota lokalna, firma, jeżeli firma jest na tyle nieduża, że funkcjonuje w danej wspólnocie lokalnej, czy też bardziej patrząc globalnie w przypadku korporacji. I wreszcie, co wydaje się też ważne w polskim kontekście, bo to jest słabo rozwinięta część naszym społeczeństwie, a jest to dialog społeczny, konsultacje z interesariuszami, angażowanie i także nie tylko własnych pracowników, własnych klientów, ale także szerszego społeczeństwa, związków zawodowych, też pozarządowych. Więc może tak podsumowując o Polsce już, tak jak pokazałam, jesteśmy ciągle mimo wszystko na etapie początkowym, to wynika z badań na temat CSR-u. Bardzo niewiele firm tworzy strategię CSR-u, bardzo niewiele firm tworzy raporty społeczne na temat działalności, to jest ciągle jeszcze rzadkość, aczkolwiek jest bardzo dużo bardzo dobrych przykładów, które powinno się promować. Więc wydaje się, że tym, co jest konieczne do rozwoju idei CSR-u w Polsce, czy też może nie mówić CSR-u, ale tej właśnie tej społecznej odpowiedzialności organizacji, to jest wzrost świadomości, takie promowanie postaw etycznych i pokazywanie właśnie tego, że to nie jest tylko dbanie o wizerunek i o takie najbardziej dotyczące firmy kwestie, ale także o to, jak firma czy dana organizacja funkcjonuje w społeczeństwie, dostrzeganie tego oddziaływania firmy czy organizacji na społeczeństwo. Bardzo ciekawe są też przykłady płynące z zagranicy, na przykład opisane w raporcie w Wielkiej Brytanii rząd, kiedy robi takie zestawienie dotyczące firm, nie bada tylko i wyłącznie zysków ekonomicznych tych firm, ale bierze się pod uwagę także ich wpływ na społeczeństwo, na otoczenie, co ma bardzo duże znaczenie i można powiedzieć, że staje się pewnym nawykiem dla firm, jest czymś oczywistym, że nie tylko zyski są najważniejsze. Promowanie dobrych przykładów, jak już mówiłam, to jest bardzo ważna rzecz, bo w Polsce, mimo tego, powiedzmy, negatywnego dosyć obrazu, który przedstawiamy, jest bardzo wiele organizacji, firm, które tworzą i działają społecznie i pamiętają o swoim wpływie na społeczeństwo i odpowiedzialności za ten wpływ i warto to promować. No, jesteśmy też w Narodowym Banku Polskim, który prowadzi bardzo szeroką działalność, przede wszystkim edukacyjną, ale nie tylko, jak pan dyrektor wspomniał, i pewnie jeszcze dzisiaj będziemy mówili. I takie rzeczy rzeczywiście warto promować. A przechodząc już do bardziej biznesu niż działalności organizacji publicznych, to wydaje się dosyć ważne w Polsce taka konieczność rozbicia tego paradygmatu utylitarystycznego, to znaczy, że nie tylko zysk rzeczywiście się liczy i wbrew temu, co powiedział Milton Friedman, kazanie jednostkom czy organizacjom osoby prawnej, aby troszczyła się o sprawy społeczne czy sprawy ekologiczne, właśnie jest demokratyczne. To nie jest ograniczanie tej firmy i to naprawdę jest cały czas jakiś problem w rozumieniu działalności gospodarczej w Polsce. Ważne jest też, aby pokazać to od strony kosztów, bo to jest jednak cały czas bardzo, bardzo ważny element. Po pierwsze, jeżeli społeczeństwo jest odpowiedzialne społecznie, to koszty dla całego, jeżeli organizacja jest odpowiedzialna społecznie, to koszty dla wspólnoty, czy lokalnej, czy szerzej,
są też mniejsze. Jest taki ekonomista brazylijski, nazywa się Radisson do Borio, on pokazuje bardzo ciekawy przykład firmy, która zanieczyszczała w jakiejś tam lokalnej społeczności rzekę ściekami ze swojej produkcji. W efekcie ta firma, oszczędzając powiedzmy 100 tysięcy jakichś tam jednostek, sprawiała, że cała wspólnota lokalna musiała ponosić znacznie większe koszty, żeby tą rzekę potem oczyścić, nie mówiąc już o kosztach zdrowotnych i innych. Więc tutaj z punktu widzenia zysków i strat także można spojrzeć na to w ten sposób. Są także inne wartości pozaekonomiczne, które przekładają się na wartości ekonomiczne, a przede wszystkim jest to kapitał społeczny. Budując takie bardziej społeczne, odpowiedzialne organizacje, buduje się większe zaufanie, większą wspólnotę. Wtedy powstaje ten tak zwany kapitał społeczny, który, jak wiadomo, może przyczynić się do zwiększenia kapitału także tego finansowego i przykładem może być bardzo znana książka Putnama, Samotna gra w kręgle, w której porównuje Włochy północne i południowe, wskazując na to, że północ dzięki znacznie wyższemu kapitałowi społecznemu, znacznie większemu zaufaniu społecznemu jest zamożniejsza dzięki temu, że ludzie częściej chętniej ze sobą współpracują. Wreszcie kończąc już, chętniej podejmują ryzyko, bo to jest właśnie kolejny aspekt. Firmy odpowiedzialne społecznie częściej są bardziej innowacyjne, bo po pierwsze są bardziej skłonne do ryzyka, między innymi dlatego, że szybciej mogą być poinformowane o zagrożeniach. Także można powiedzieć, że te pozaekonomiczne wartości także przekładają się na wartości ekonomiczne, co dla osób, które prowadzą firmy, z całą pewnością ma bardzo duże, powiedzmy, najważniejsze znaczenie. Także myślę, że podsumowując już moją część, Polska jeszcze bardzo dużo się musi nauczyć, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie także jest kolejnym krokiem w tą stronę. Dziękuję.